podaje SP3. Stefan Orszulak Sawery. SP3, Stefan Orszulak Sawery podaje wywołanie i słucha. SP3, Stefan Orszulak Sawery. SP3, SUX. Woła Stefan Paweł 3, Grażyna, Adam Ksawery. Stefan Paweł 3, Grażyna, Adam Ksawery. Woła i słucha. Okej. SP3, Grażyna, Adam Ksawery. Tu SP3, Stefan Orszulak Sawery. Witam, dzień dobry i dziękuję za zawołanie. Raport jest 5-9. 5-9, bardzo dobrze leci. Imię moje Irek, a nadaję z Gorzowa Wielkopolskiego. Lokator Janina Olga 72, Olga Roman. I oto 72, Olga Roman. I mikrofon z powrotem. SP3 Grażyna Lanksawery, tu SP3 Stefan Urszula Ksawery. Znakomicie otwieram. SP3 Stefan Urszula Ksawery. Wielkopolskim, tu SP3 Grażyna Adam Ksawery w Zielonej Górze, witam Irek. Piątka, dziewiątka, witam serdecznie Ciebie i domowe QRA, 5-9 dla Ciebie imię Józef, a nadaje się Zielonej Góry, Zielona Góra, lokator JOTO 71 Roman Wanda. To jest w sumie nasze pierwsze spotkanie przy okazji mojej wizyty w Gorzowie, czy Twojej w Zielonej Górze. Poprosiłbym o potwierdzenie tej łączności. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, dla QRA domowego. Trzymajcie się zdrowo, pozdrawiam i do następnych łączności zapraszam. Irek, SP3, Stefan Urszula Ksawery, Stefan Paweł 3, Grażyna Adam Ksawery z Zielonej Góry po łączności. Cześć, dzięki. Okej, SP3 GAX, tu SP3 SUX. Potwierdzam wszystko. Też będę dziękował za tą łączność. Ja może powiem, na czym nadaję. To jest ICOM 232. CWS SB FM. Moc w chwili obecnej jest 25 W. Antena 6 elementów jagi pionowa na dachu wieżowca zamontowana. Także też dziękuję za tą łączność. Do usłyszenia, do spotkania następnym razem. SP3 Grażyna Adam Ksawery, tu SP3 Stefan Orszula Ksawery kończy. Do usłyszenia. Potwierdzam, Jarek. SUX, SP3 GAX 100%, wszystko dzięki za info. Mój sprzęt skromniejszy, gratuluję, zresztą super sprzęt i wiele możliwości u mnie, tylko rapor 10-kanałowe pudełko, około tam 8 W mocy, SM7 DVH antena. To wszystko, wszystkiego dobrego, raz jeszcze dziękuję za spotkanie. SP3 SUX, tu SP3 GAX, do widzenia. Żegnam, do usłyszenia. Witam u mnie w domu, stąd właśnie nadaję. W chwili obecnej mam transceiver tylko na UKF, CWS SB FM. No, w ciągu miesiąca czasu zrobiłem około 300 łączności, w większości na telegrafii na SSB. Tam lokatorów około 35. O tych najdalszych mi nie udało się założyć, bo to niestety jest tylko 10 W na wyjściu. Trochę mało. Antenę używam 9 elementów jagi w poziomie i na FM mam 6 elementów w pionie zamontowane na dachu wieżowca. Niestety w chwili obecnej nie mam transceivera na krótkie. Miałem tu sprzęt. Anteny używam dwuelementowego kłada na 3 górne pasma i inwerter V na 3,5 i na 7. Ogólnie zrobiłem ponad 5000 łączności z 250 krajami według listy DXCC. Tam nie wszystko potwierdzone mam, ale karty przychodzą cały czas. Chodzę od listopada 1988 roku. No praktycznie codziennie tam. Rzadko się zdarza dzień, żebym ja nie był na którymś z pasm. Takie już jest przyzwyczajenie. Albo UKF, albo krótki, ale zawsze coś trzeba mieć. No i około 90% łączności to przeprowadziłem na telegrafii. Tam codziennie wszystkie kontynenty to bez problemu były. Praktycznie tam tylko kilka krajów z tych, których słyszałem, to nie udało się zrobić.
No, w szczególności na SSB, bo tam już się w szczególności nie dobijałem, jak był kocioł duży. Na telegrafii to bez problemu leciało, bo telegrafia oczywiście ma większą siłę przybicia. No, nie miałem dużej mocy, tam było około 40 W na 28 MHz, ale przy gładzie zamontowanym na dachu wieżowca 40 metrów od ziemi to praktycznie żaden DX, żaden nawet największy tam kocioł w tym miejscu nie stanowi problemu dla mnie. Także czekam na potwierdzenie pozostałych krajów. No, mam nadzieję, że około 200 będę miał potwierdzonych i w najbliższym czasie znowu uruchomi się na falach krótkich i będę działał dalej. Może dojść do 300 krajów w najbliższej przyszłości, co według mnie też nie powinno stanowić problemu. Jeszcze na 3,5 MHz i na 7 planuję powiesić lepsze anteny pętlowe między wieżowcami. To mam nadzieję wtedy zrobić najciekawsze łączności na tych pasmach, ponieważ na tych niższych zrobiłem tylko kilkadziesiąt łączności i przewiduję uruchomić się także na 1,8 MHz. Na tym paśmie jeszcze nie zrobiłem żadnej łączności. Tutaj na UKF-ach najdalszą łącznością, jaką udało mi się na razie zrobić, to jest na odległość około 900 km, to było ze stacją SM4 ze Szwecji poprzez Zorzę Polarną. Słyszałem dużo ciekawych stacji z Hiszpanii, z Francji, z Jugosławii, ale to już nie jest tak łatwo się dobić, ponieważ ja mam moc 10 W, a konkurenci pozostali z innych krajów używają 100 albo kilkuset watów i kilka anten jawi połączonych razem, także mam niezbyt duże szanse dobić się do nich. Planuję też tu zamontować większą oczywiście antenę. Miejsca na dachu jest dużo. Na UKF-ie to nie jest żaden problem zrobić tak jakąkolwiek antenę, także nawet tam 4-9 elementowe mogę postawić, to wtedy bez problemu by się zrobiło każdy kraj, który się słyszy. No, bardzo ciekawa sprawa na UKF-ie. Są też satelity. Od czasu do czasu ja to mogę słuchać, kilka razy dziennie, Oscary. No, dużo stacji ciekawych słychać, w szczególności amerykańskich. Trochę z Europy Zachodniej, no ale tu ze strony Europy Wschodniej jest aktywność bardzo mała. Niestety nie mam urządzenia na 430, bo tam musiałbym nadawać. No ale mam nadzieję, że urządzenie takie będę miał w krótkim czasie, także też prawdopodobnie uruchomię się przez Oscara, ponieważ to jest bardzo ciekawe być aktywny przez niego. No, on leci bardzo na długą orbitę, także jego długo słychać. Nawet na antenie GP, którą na balkonie mam, słyszę jego na 5-5 stacji na SSB i to ponad 2 godziny nieraz jego słychać. Tylko właśnie trzeba mieć na 430 jakiś transceiver, jakiś transwerter nawet, żeby móc na niego wejść. Także mam nadzieję być aktywny przy niego także i z powrotem wrócić na fale krótkie. Ponieważ samo KF to jest jednak trochę mało, to jest ograniczenie do 100, do kilkuset kilometrów. Jednak krótkie fale dają możliwość wyjścia na cały świat bez żadnych ograniczeń w kilometrach czy kontynentach.